Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w moim pomałżeńskim Harvest Moonie. Jak widzicie, gra działa, ja jeszcze sobie dzisiaj teraz krótki odcinek nagramy. Powiem wam, na jakim etapie jesteśmy, bo tu w niedzielny stream retro. Słuchajcie, maszerują wszystkie krasnoludki do pracy. Będą zbierać, będą podlewać, miejmy nadzieję, że to będzie fajnie tutaj wyglądało. Dobra, już wam mówię, jak to wygląda aktualnie. Aktualnie wygląda tak, że jesteśmy po ślubie, czekamy na potomka kilka sezonów. Ale w tym momencie, w którym się znajdujemy w rozgrywce, zbieramy drewno. Musimy mieć go 580, to jest bardzo dużo drewna, żeby postawić szklarnię. Szklarnia jest nam potrzebna, ponieważ już co prawda jest lato, ale zaraz będzie jesień i zima. No i wtedy przydałoby się mieć szklarnię, no bo w zimę będzie można uprawiać te roślinki, jakieś fajne warzywka. A ja w tym czasie sobie zbiorę... O! No, rozmawialiśmy tutaj dla osób, które tam na Bonko Live sobie potem zobaczą. To rozmawiamy teraz aktualnie odnośnie dzieciństwa, chodzenia na jabłka, na szaber, czyli wiecie, gdzieś tam podkradania jabłek z sadów albo od jakiegoś sąsiada, chociaż no nie, no od sąsiada to wiecie, to każdy komuś pewnie od sąsiada kiedyś czereśnie czy jabłka zerwał, ale to tam jedno, dwa drzewa były, nie? No bo ile sąsiad mógł mieć drzew? Chyba, że miał cały sad. A ja mówię o takich sadach, które należały pod PGR, ponieważ u nas były takie sady, on już nie ma. Teraz już sadów nie ma, tam już teraz są pola, ale tam były ogromne sady tam w Radzionkowie. No i one właśnie, jak jeszcze PGR był, to oni zbierali te rzeczy i w PGR-ze to później jakby, no tam zarządzali tymi jabłkami, oni je tam sprzedawali, jakieś szły tam na przetwórstwo, niektóre były od razu sprzedawane w sklepie na kilogramy. No teraz u nas już PGR-u nie ma, te wszystkie budynki po PGR-owskie zostały zburzone. No i sady też zostały zrównane z ziemią, wycięte. A szkoda. A wielka szkoda. Dobra. Idziemy do pana Drwala zagadać. A, on ma zamknięte, dobra. Czyli jak pan Drwal ma zamknięte, to my... A, idzie. Czekaj, idzie. Dobra. Z nim muszę teraz zagadać i on mówi tak: hej, what's up? A, mogę kupić u niego drewno też. A ile u niego kosztuje? O kurde. 50 golda za sztukę. To jak na przykład mi brakuje teraz... Jak ja bym chciał 400 20 tysięcy. Nie, no dobra. To jest giga droga sprawa. Mhm. Dobra, hot house. Czyli to jest hot house. Nie, hot house to jest, co to jest? To będzie szklarnia? Czy hot house to sauna? Nie, to jest szklarnia. 30 tysięcy golda i 580 drewna. Golda mamy, ale nie mamy niestety drewna. To idziemy zbierać drewno. Ile aktualnie mamy drewna? Zobaczcie sobie po prawej stronie. 223. Uuu, to nawet nie połowa. Nawet nie połowa. Dobra. Drewno. Z tym drewnem jest... To kup za 10-200 sztuk. Mogę kupić, oczywiście, że tak, ale to i tak jest za mało. Na sam koniec kupię, nie? Ty, a może po prostu przyfarmić hajsu i se szybciej to kupimy, nie? Za hajs. Niż łazić za tym drewnem.
Pokażcie. To mogę chodzić na, do kopalni na przykład, kopać. O właśnie, a propos. A propos. Dobra, dobra. Teraz tak. Idziemy po ulepszenie. Chwileczkę. Dobra, biorę to, obym się nie pomylił i nie dał mu za darmo tego. Dobra, musimy zmienić teraz na siekierkę. Właśnie, ile on będzie chciał hajsu za to? Może się nie opłaca. Ask to level up a tool. Pięć tysięcy? Yes. The job will take 3 days. Yes. Okej. Okay. Ulepszy mi siekierę. Do niebieskiego. Czyli on mi zabrał tą siekierę teraz, tak? Pokaż. Czekajcie. No, mi zabrał siekierę. Dobra. Będziemy mieli ulepszoną. Czyli nie mam teraz jak zbierać drewna przez kilka dni. Ale mogę spokojnie podlewać im. No właśnie. Piesku, chodź tu. Bierzemy go na rączki, dawać. Piesio, 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 piesio. A piłeczką rzucimy. Hopsa. Dobra. No i się pobawiliśmy troszkę, ale ja teraz idę po konewkę. A jak wygląda w tym momencie, kiedy oczekujemy na narzędzie? Rebuilding. O, jest taka informacja. Rebuilding. Czyli będziemy mieli niebieskie. Kopaczka też by się przydała na niebieską. Plecaka chyba nie można było ulepszyć, ani wymienić go na lepszy. Już jestem zmęczony. Co ty gadasz? Tu dopiero 15 jest. Po południu. Ej, dobra, oni w ogóle nie podlewają, nie opłaca się. Totalnie. Bez sensu jest im zlecać tą robotę. Oni tak mało robią, że to jest patologia. Oni w ogóle nie podlewają tego. Cieszę się, że jesteście. BASTIC 913 jest Bastik, szefem witam. Od 32 miesięcy. Hej. Hej. Dzień dobry, Bastik, cześć. Dobra. Idziemy po wodę. Oni tu zbierają, jak widzicie. Z
spoko. O, pomidorki noszą. Ty, jak on idzie z tym pomidorem? Gdzie on idzie? Patrz! Jaką on... Co on robi? Kurde, on nie trafi chyba! Ej, no ludzie, nie, oni oszukują, oni na godzinę mają płacone. No. Okropnie oszukują. Czy panienkę już zarwałem? Chłopie, już jest z moją żoną. W ciąży już jest. Jeszcze nie wiem, czy ze mną. A może będzie ze mną, nie wiem. Zobaczymy, po czym poznamy. Ciężko. Ty, a oni podnoszą ze środka jednak, widzicie? Oni jednak ze środka podnoszą te owoce i warzywa. Uuu, to ja nie jestem w stanie tam odebrać ich, a te krasnoludki mogą. Kurde, przekazałem mu przez przypadek. Dobra, to chyba uschło tutaj, nie? Chociaż nie jestem pewien. Może uschło. Następnym razem muszę większą tą farmę zrobić. Bo trochę uważam, że za mało niewykorzystanej przestrzeni tu jest. Mógłbym zasadzić fajne roślinki i na nich trzepać hajs. Dobra, idą sobie. Właśnie, czy zwierzątka zadbane są, czy nakarmione? Zaraz zobaczymy. Wyglądają na szczęśliwe. Leży sobie troszkę jedzonka. Owieczki wygolone. Krówki wydojone. Weźmy jeszcze, poczeszmy troszkę. Chyba zadowolone są. Mhm. Mhm. Dobrze. Pięknie. Dobrze mówisz. Masz wrażenie, że oni podlewają losowe, niezasiane pola. Też takie mam wrażenie. Dobra, idziemy już się położyć, spać. Idziemy do żonki.
Zapiszmy. Znowu ją głowa boli. Dobra. Sekundka. Dobra, lecimy. Dobra, jeszcze mamy 2-3 dni. Czy zrobię IRL spod aresztu Buddy? Nie, nie zrobię, ale widziałem, ja wiem o co chodzi ci. Chodzi ci o to, że pojawiają się w internecie teraz... no, nie bójmy się użyć tego stwierdzenia. Debilne zachowania ludzi, gdzie jeżdżą pod jakieś areszty, palą opony, znaczy gumę w samochodzie, trąbią, strzelają jakieś fajerwerki. No nie, nie wiem, no dziwna sytuacja bardzo. Nie? Ale mi się wydaje, że to ludzie tam jeżdżą nie dlatego, że serio tam... A nie, 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 dobra, przepraszam, zapomniałem, że to jest Polska i są tacy ludzie, że oni nie robią tego jakby ironicznie dla beki, że ej, nie mamy co dzisiaj robić, jest sobota. Idziemy na wódkę. Wiesz co, no na wódkę, ale chodźmy może, bo teraz wiesz, tutaj u nas w mieście ten Budda jest, nie? W tym areszcie. To chodź, tam będą jaja, ale przecież ty go nawet nie lubisz. No ja wiem, ale sobie pokrzyczymy, beka będzie, ponagrywamy, wiesz o co chodzi, nie? No ja nie wiem i tak mi się wydaje, że dużo ludzi tam dla beki robi tą zadymę, a nie dlatego, że naprawdę tak uważa. Chociaż niestety, no w ostatnich dniach zostaliśmy, moi drodzy, tutaj poinformowani, że są tacy ludzie, tam rapy jakieś, piosenki nagrywają, żeby go uwolnić, więc... Cieszę się, że jesteście. DRAGONB1 jest szefem od 35 miesięcy. Dzień dobry w ten niedzielny poranek, Dawidku. Zazdrościsz, bo jak cię w końcu zamkną za podatki? Chłopie, ja mam nadzieję, że kiedyś za podatki zamkną, ale osobę, która je ustaliła i je zbiera. Jak ja zapłaciłem, stary, takie podatki teraz w tym miesiącu, bo mi korekta poszła, księgowa mi tam dwie faktury na inny miesiąc jakby zafakturowała i musiałem skorygować, nie? Ja pierdzielę. Ej, ja czasami mam takie wrażenie, że jak płacę ten podatek, to ja mam takie... ja chyba więcej podatku płacę, niż ja potem mam na koncie. Znaczy, no tak nie jest, ale... Czasami masz takie wrażenie, że już taki przelew robisz, że... Ej, kurde, co jest? To ja zarabiam tyle? Ja w ogóle na plus wychodzę w tym państwie? Jakbyś wpadał w drugi próg, to byś zobaczył, jak się pensja zmienia. Kolego! Żyje jak pączek w maśle, jeszcze narzekasz? Ale to można tak powiedzieć, że słuchaj... Ej, ale kto ci każe w tym państwie polskim mieć firmę, nie? To jest tak z tymi grami, że ej, ale kto ci każe kupować te mikropłatności?
Jak nie chcesz, to nie kupuj. Tak samo możesz powiedzieć, ej, jak nie chcesz, to nie miej firmy w Polsce. Jest już siekiera zrobiona, czy nie? Nie. Jeszcze rebuildinguje się. Zaraz zobaczymy, czy jest karma dla zwierząt. A, tu drewno jest. 223. Czekaj. Foder, pasza 134, czyli trochę jest. Zobaczymy, ile mamy do kur. 127. Można by było kupić. Idę. To nie tędy. Łukieto Ślązak, też Polak, PiS. Dziękuję. Dziękuję, że przyjąłeś mnie do zaszczytnego grona Polaków. Czy będzie jeszcze jakaś retro gra? Dzisiaj tak, będzie. Dobra, muszę kupić tutaj. Dobra. Nie wiem, kto dokładnie tą paszę sprzedaje. Chyba ta baba. Jest. 10. Dziewięćdziesiąt dziewięć units. Za 1000. Znowu chcę chyba kupić, nie? Chicken feed. Sto units. Dobra. Styknie już. Idziemy teraz. Dobrze. Na koniec dnia uważam, że Polska zła do życia nie jest. Nie no, Polska nie jest zła do życia, ale... znaczy, ja nie wiem, jakimi kategoriami patrzysz, czy... Jeżeli patrzysz, że twoim najważniejszą rzeczą w życiu jest mieszkać w kraju, w którym bardzo mało życie kosztuje i będzie cię stać na dużo rzeczy, no to Polska nie jest tym krajem, na pewno, nie? Jeżeli to jest dla ciebie najważniejsza rzecz, żeby płacić jak najniższe podatki, żeby jak najwięcej do twojej kieszeni trafiało, no to Polska zdecydowanie obiektywnie nie jest takim krajem. Nie jest też na samym końcu i tak dalej, bo Polska, są duże kraje, gdzie jest dużo gorzej oczywiście pod względem kosztów życia, jedzenia i podatków, ale no tu zdecydowanie to nie jest na pewno raj na ziemi pod tym względem. Ale może... w życiu kierujesz się zasadą, że no okej, może tu nie jest najtaniej, ale dzięki Polsce, nie wiem, mam tam bezpiecznie, albo mieszkam tu z rodziną, nie wiem, jakieś tam powody każdy ma, czy chcesz, na przykład mu się podoba tutaj kraj jako kraj wizualnie, w sensie no, tereny, krajobrazy i tak dalej, może ktoś jest bardzo związany kulturowo, może jest wielkim patriotą,
A może nie chce na zachód ani na wschód, tylko właśnie to mu się najbardziej podoba i utożsamia. Nie, no, no różne są powody, kurde, no. Ty, ale dziadek? A gdzie jest ta baba, która te rzeczy sprzedaje? A, nie, to jej nie ma tu. Nie ma jej. Dobra. Mnie tu schabowy trzyma. Na pewno najbardziej demotywującym elementem jest strona polityczna naszego kraju. W wielu krajach jest źle z polityką, w Polsce też. KUZURI9 jest szefem od 25 miesięcy. Dziękuję plus, witam plus, dziękuję KUZURI9, cześć. Na pewno pod względem politycznym to w Polsce, jak się tego nasłuchasz, widzisz, jacy ludzie tam są osadzeni, jakie przekręty robią, albo jak się nie znają na tym, co robią i szkodzą państwu, no to się odechciewa. To jest całkowicie normalne, że się odechciewa i chciałbyś stąd wyjechać jak najszybciej. No... Ale to jest w każdym kraju tak, tylko że do końca nie rozumiemy tego, bo się nie interesujemy innym krajem, nie żyjemy w nim. I ja podejrzewam, że osoby, które też z Polski wyjechały, mieszkają za granicą, to się też nie interesują polityką w tym kraju, tylko to, co ich najbardziej interesuje, czyli czy nie podwyższą im czynszu w mieszkaniu wynajmowanym, czy tam w UK, czy w Niemczech, czy na przykład więcej podatku nie będą płacić. To tylko tymi rzeczami się co najwyżej interesują. Co zresztą jest całkiem logiczne, no bo też jakbym się przeprowadził do jakiegoś kraju, oczywiście bym może się starał coś tam zrozumieć, ale jednak, no chyba, że ktoś przeprowadza się do innego kraju i bardzo się z nim od razu utożsamia i się zżywa z tym krajem, nie? Wiąże z nim nadzieję na całe życie na przykład. A nie jako tymczasowa przygoda w życiu. To może wtedy ta osoba się bardzo skupia na tym, żeby się dowiedzieć czegoś więcej. To jest złoto. Ja teraz zbieram, słuchajcie, bo chcę zarobić pieniążki, nie? Także te samorodki tutaj zbieram. Będziemy je sprzedawać u ziomka. Znaczy u ziomka. Będziemy je sprzedawać. A czekaj, a wyrzucę to. A srebro wyrzucę. Kamień też. O, dobra, złoto zostawiamy. Srebro wyrzucę. Na mitrilach bym poleciał. Czy ty złoto wyrzucasz? Nie, nie, no jak złoto? Brąz. To złoto tutaj, to są takie, to po prostu znaleźliśmy kawałek, jakieś pieniążki. Nie wiem, ile to dokładnie jest. Mam rodzinę, przyjaciół, ciężko by było mi teraz wyjechać do innego kraju. No to są te rzeczy, na które zwracasz uwagę, ale nie każdy tak ma, nie? Ja na przykład mam znajomych, co wyjechali i... Znaczy... Wyjechali, bo nie chcą płacić dużych podatków i tyle, nie? A na pytanie na przykład... No dobra, ale no tu nie masz rodziny w tym obcym kraju, nie masz znajomych, jesteś tak naprawdę sam.
dla mnie to nieważne przykładowo, nie? Czyli na przykład ktoś totalnie nie czuje się jakimś patriotą, totalnie nie czuje się winny nic wobec kraju, w którym po prostu się tylko urodził i tyle. I nie utożsamia się z nim na tyle, że jakoś czuje sentyment, że musiałby wrócić. Tylko tam on jest obywatelem całego świata i on sobie będzie mieszkał gdzie kto chce i se wybiera tam, gdzie mu się chce mieszkać i tyle, no. Widziałeś info, że chcą zabronić sprzedaży muchomora czerwonego, który ponoć na odpowiednim suszeniu działa dobrze na bóle stawów jako substytut alkoholu. Ale zaraz, zaraz. Czy prawnie w tym momencie... Ale czekaj. Czy w tym momencie był dozwolona sprzedaż? Czy to jest totalnie legalne sprzedawanie muchomora czerwonego? W sensie ludzie suszą to i na Allegro chyba sprzedają. O to chodzi, tak? Ale to przeważnie sprzedają jako kolekcjonerski, wiesz o co chodzi. Co ty gadasz? No bo tak się omija prawo, nie? Tak ludzie robią, że sprzedają coś, co jest jakieś trujące czy niezdrowe, ale z racji tego, że to trochę przetworzysz i zapakujesz, to nie sprzedajesz tego w celu, wiesz, spożycia, tylko sprzedajesz to w celu kolekcjonerskim. Nie? I tak samo z dopalaczami było. Dokładnie. Czyli, że o, zbierasz sobie po prostu, o, bo chcesz mieć je wszystkie, nie? I tyle. Tak, tak, to było, to mówię właśnie, dlatego to jest ten, z ostatnich lat to dopalacze były świetnym przykładem tego, że zabronili tego w celach spożywczych, to po prostu wszędzie oznaczyli to, omijając prawo, że jest to materiał kolekcjonerski i nie służy do spożycia, nie? Może być coś tam niebezpieczny. No i dzięki temu tak naprawdę sprzedawali sobie tą truciznę przez długo, długo, długo i w ogóle bawili się tam z dopalaczami, to ja bym chętnie zobaczył jakiś film, który to podsumował po latach. Nie wiem, czy jest gdzieś taki film dokumentalny, jak oni omijali to, jak oni z tym walczyli, jak... No bo to jest niesamowita batalia to była. To przez kilka lat się bawili w kotka i myszkę, nie? Państwo zakazywało substancji, która ma w składzie A, B, C, to oni robili dopalacza, który miał w składzie EFG. Rozumiecie? No, ale to już jest taka, wiecie, to już jest taka mentalność typowych takich... BZIHQ86 jest szefem od 56 miesięcy. Ludzi, którzy chcą za wszelką cenę zarobić pieniądze, takich już takich gangsterów, nie? Tam nie ma już moralności, tam się liczy zysk i to jest tak jak ci, co sprzedają już takie bardzo mocne narkotyki, które niszczą życie. No to nie możesz mieć moralności, no bo nie będziesz spał spokojnie, nie? Robisz hajs, robisz pitos, ciebie to nie interesuje, tak? Czy ktoś po tym umrze, się przekręci? Zawsze powiesz tak. No, sam chciał. Ja mu tego nie kazałem. To tylko stało. On sam przyszedł do mnie do sklepu i sam to kupił.
David Bratko był największym kolekcjonerem, to nie wiem. Są trzy rzeczy, których się nie tyka. Kwasów, grzybów, heroiny. No nic z tych rzeczy nigdy nie było mi dane spróbować i mam nadzieję, że nigdy nie będę. Znaczy grzyby jadłem, ale takie, które w lesie się kupuje, albo pieczarki w sklepie. Nigdy się nie bawiłem w te grzybki, takie tak zwane grzybki. Czyli te takie no, narkotyczne działanie. Dobra, idziemy do góry. Czy w lesie się kupuje grzyby? Nie. Ale znam takich, co szli na grzybobranie i żeby nie wrócić z pustym koszem, szli na targowisko i kupowali, albo przy drodze. Były takie akcje. Nie, raz musisz, nie. Nie musisz. Nie musisz wszystkiego spróbować. Możesz, ale nie musisz. Jeśli czujesz, że ci to nie jest potrzebne, albo nie jesteś pewien swojego organizmu, czy umiałbyś się po tym podnieść, to nie bierz żadnych rzeczy. Nie pij, nie bierz. Nie próbuj, nie ryzykuj. I tyle. Tak, już działa Patej, to jest ta wersja. Z jednej strony życie jest jedno, można przetestować. No dobra, Potul, ale to tak samo jak ty mówisz, że można wszystkiego spróbować w życiu, to ja powiem wprost. A jako mężczyzna heteroseksualny sprawdziłeś, jak to jest z mężczyzną? I to tak w pełnej krasie na wszystkie sposoby? No, a nie pamiętasz. Nie wrabiaj mnie takie rzeczy, kolego. A co jeśli faceci, wszyscy byśmy spróbowali tak ten jeden raz tylko, nie? Wszyscy, tak jak jesteśmy, powiedzmy jest 900 facetów, wszyscy byśmy spróbowali, tak ino raz, i wszystkim by się spodobało, bo się może to zawsze spodoba facetowi, ty, i co wtedy? Wszyscy byśmy przeszli na drugą stronę. Popieprzone, nie? Bunkle Party? Jakiś konwent. No na Pyrkon to trzeba będzie za furasów się przebrać. Ale to już nie, no za furasów to już wtedy inna postać. Wyspa Bunkola. Bunkle Island. A co wy myślicie? Co ja w tych dębkach robię tam? Sprowadzam tylko tych moich znajomych. A potem tak, kobiety osobno mają kemping, faceci mają osobno kemping. No i super, Czeczeno, no i jak podobała ci się ta gierka i grałeś w dzieciństwie, to... Świetnie.
takich osób przychodzi dużo właśnie i mówi, że to jest gra dzieciństwa i że bardzo dobrze ją wspominają. Ja myślę, że nie ma osoby, która w nią grała i ją źle wspomina. Raczej osoby, które co najwyżej jej nigdy nie miały albo naprawdę totalnie nie trafia ta rozgrywka w ich gusta. Po prostu ta gra była inna na tamte czasy, w których ona była. Ona miała naprawdę świetne mechaniki, nie? Mechanika relacji, wbijania tam uwielbienia, czy tam przyjacielstwa, albo też miłości. System pomocników, system dnia i nocy. Rośliny, które miały stadia swojego rozwoju. Zwierzątka, które rosły. Karmiło się je, wiesz, rozbudowywało farmę. Mnóstwo rzeczy tutaj jest, mnóstwo. No, fabułka i klimacik też. Ty, chyba przestali... Czekajcie. A nie, jeszcze przez 2 dni będą robić. Dobra. A, czekajcie, czy narzędzie już zostało zrobione, czy nie? Jeszcze. Kiedy ja to poszedłem? Nie pamiętam, którego dnia. Ja te jajka jeszcze ogarnę. Zrobię majonez. Ej, robiliście kiedyś domowy majonez? Ja kiedyś, parę razy robiłem. I za każdym razem mi nie wychodził dobry. Jednak ten sklepowy to jest... Nie wiem, jakoś chyba za bardzo się przyzwyczaiłem do sklepowego smaku i tego, w jaki sposób on jest przyprawiony. No. No właśnie za mało chemii w domowym. I też konsystencja nie jest taka sztywna, tylko taka lejąca się bardziej. Zwariowałeś, jak Hellbreath odpaliłem? Czyli też grałeś w tą grę, to widzisz, należysz do grona tych osób, bardzo niewielu osób w Polsce, które grały w tą grę. I na 100% żeśmy gdzieś grali na podobnych serwerach, albo tych samych. Ej, wiecie, że ten świat jest tak mały, że w Polsce jest wiele milionów ludzi, nie? I byłem w gildii pewnej grze, gdzie w tej gildii było 5 osób w WoWie, na prywatnym serwerze, na którym też było mało osób. I po prostu to jest niesamowite, że ja streamowałem. Ja zacząłem gadać, nie? Po prostu rzeczy, że no, grałem na takim serwerze. I gość mówi, ej, ja też. Ej, a ja byłem tam i byłem po tej stronie, ej, ja też. Ej, i byłem w takiej gildii, się tak nazywała. Ej, serio? Co ty gadasz? Ja też. Ej, ja miałem taki nick. I normalnie gość, przez przypadek spotkaliśmy się, gdzie... Byliśmy w tej samej grze, w tej samej serwerze, na tej samej gildii i żeśmy ze sobą expili i żeśmy się po na przykład 15 latach spotkali, tylko że ja jestem streamerem, tutaj siedzę, a ta osoba była po drugiej stronie jako widz. Masakra. Potwierdzam, byłem tym serwerem. Tak. Dobra, ile mamy drewna? Golda mamy 40 tysięcy. Dobra, słuchajcie. Wszystko jest podlane, wszystko ogarnięte. Idziemy do kopalni. Idziemy kopać. Czy on trollował? Nie, nie mógł trollować, wiesz, bo to nie było na zasadzie, że ja gadałem, a on potwierdzał. Tylko tam potem już był taki moment, w którym ja żądałem od niego, no dobra, a to powiedz mi, jak ktoś tam się nazywał, nie? I wiesz, normalnie wszystko mówił. Na przykład, jak się nazywał Guildmaster? Albo czy pamiętasz, że byliśmy na jakimś rajdzie i co się wtedy stało? No i... Po prostu gościu był, to był on. No bo tych rzeczy nie miał opcji wiedzieć, bo to nie byłem streamerem wtedy. To były rzeczy takie prywatne, nie? Jakieś rozmowy, jakieś wydarzenia, które się działy wtedy.
Ale to też jest takie podupcone, jak Kiszak też wydupcył gdzieś do Rumunii na drugi koniec, mieszka na jakiejś wiosce i przychodzi widz na czat i mówi: ej, widziałem cię dzisiaj na rowerze. A on mówi: co ty gadasz, przecież ja w Rumunii mieszkam. No, ale byłeś dzisiaj w Lidlu. A on: no, no i ja cię mijałem. Więc są takie, świat jest mały, no. To jest globalna wioska. Jak ma Lidla, to nie wiocha? No, wiocha, wiesz tam. Tak się gada, jak coś nie jest wielkim miastem. Że mieszkasz w małym miasteczku, na wiosce, nie? Wiesz, na wiosce... Słuchaj, u Patrycji, w wiosce rodzinnej, mieszka... No, bo to jest gmina, nie? To ta gmina ma kilka różnych wiosek pod sobą. Więc łącznie w tych wszystkich to mieszka kilka tysięcy ludzi, nie? Ale to łącznie we wszystkich tych miejscowościach. No i wiesz, oni mają stokrotkę, Biedronkę, mają Delikatesy Centrum, mają jeszcze dwa prywatne inne sklepy, stary. To nie jest wyznacznik, te sklepy się budują na takich totalnych zadupiach. Ale szczerze, to ja nie wiem, jaki jest biznesowy projekt takiego budowania na takiej gigawiosce, gdzie... No chyba, że budujesz coś takiego na takim zadupiu i informacja na wszystkie pobliskie wioski w promieniu 10 km leci, że w tej innej wiosce zbudowano Biedronkę i teraz tam będą jeździć. No to chyba tak musi działać, że to skupia klientów z różnych wiosek wtedy. No bo to inaczej sensu nie ma, nie? To są tak małe ilości tych klientów, że... Jakby się nie opłacało, to by nie stawiali. Ja mam czasem wrażenie, że niektóre inwestycje są po to, nie po to, żeby się opłacały, tylko żeby były konkurencją i obniżać zarobki innych konkurencyjnych marketów. Takie, to nie, z logiką może biznesową to ma niezbyt wspólnego, ale mam takie wrażenie, bo wiele jest stawianych tak bezsensownie blisko siebie, jeden obok drugiego, że one się kanibalizują. Robisz apkę, śledzi, analizujesz, gdzie ludzie... Nie no, teraz to się nie otwiera sklepów tak, że o, tutaj pole, gościu, Antek sprzedaje pole, bo tutaj żyto uprawiał, a teraz chce sprzedać podbudowlane i możemy postawić. To tak nie działa, to bardziej działa właśnie tak, jak ty mówisz, że zbierają dane, analizują rynek, sprawdzają na mapach, gdzie ile jest jakich ludzi. Ja te złoto wywalam, widzowie. Wywalam złoto. Zostawiam niebieskie tylko. Taki bogaty jestem. O Jezu, już zmęczony. Kopię węgiel, hopie. I tak pójdą tam, gdzie mają najtaniej. Tak, to prawda. Znaczy, ja doskonale to rozumiem. Myślę, że macie w rodzinie też jakąś osobę. No u mnie to jest mama. Powiem wprost. Mama nie klepie biedy, ale żyje bardzo skromnie.
Po prostu taki ma charakter i nie czuje potrzeby, nie? Ona chodzi w używanych ubraniach, w ciuchę, w lumpie za 20 zł za kilo, wiesz. Ona sobie, ona się z tym czuje dobrze, ona dobrze w tym wygląda, ona jest zadowolona, że ona się tym cieszy, że kupiła sobie płaszcz za 50 zł, a nie za 500 zł na przykład, nie? No tak po prostu tak, taka jest. No i teraz druga rzecz. No nie, nie jest to problem, nie? Dla wielu mogłoby być problem. Natomiast dochodzi też do takich sytuacji, że no przesadza mama, nie? Czyli dochodzi do sytuacji, że ona już tylko chodzi wtedy i tam, gdzie zobaczyła w gazetce, nie wiem czy u was jest tak, że w kuchni jest gazetki są, ona ma długopisem zaznaczone, gdzie jest promocja jakiego dnia, w którym sklepie i tam jedzie do tego sklepu. Tylko kupić, bo jest o 50 groszy taniej coś na kilogramie, nie? I robi w ten sposób i też jej to sprawia frajdę chyba, że ona właśnie w ten sposób jakby wyszukuje te towary. Natomiast ja też to chciałem zwrócić uwagę, że to się mija z logiką. Już wam powiem dlaczego. To jest logika taka, że jesteś w stanie przejechać do drugiego miasta, prawie do drugiego miasta, do sklepu, w którym jest coś taniej o 2 zł, a spaliłeś benzyny dużo więcej. Rozumiesz? I dlatego ja to chciałem mamie wytłumaczyć kiedyś, że mamo, no dobra, jakby wiesz, ty nie musisz na tych promocjach, jak coś potrzebujesz, to kup bez promocji, nie? No, ale tam pojechałam, bo tam było taniej. No. I... No i ma rację, i nie ma racji, w sumie... No co będziesz zmieniał? Starszą osobę? Niech robi se, co chce, tak naprawdę. Mamy wszystkie niebieskie. No i jest forma zabicia czasu, ale ja wam powiem tak, ja wam wszystkim życzę takiego poczucia, takiego spełnienia. Jak osoby, które wracają z upolowaną promocją, bo było coś mega tanio. I wracają z tym do domu. Kurde, to jest... Duma rozpiera, nie? Duma rozpiera fest. Tak, ta babcia też jest. Ja widziałem tą babcię, co gra w takie gry. Jest starsza babka, 80 lat i gra w takie właśnie strzelanki różne. No, ja wam powiem tak, ja jeśli chodzi o zakupy, cenię sobie bardzo też, czy jestem jako klient wpuszczany jak do obory, czy myśli się w tym sklepie o tym, że klient przychodzi i ma schludnie, czysto, dużo miejsca i wszystko ładnie poukładane. I ja też to cenię i ja w ten sposób wybieram sklep, do którego wchodzę. Na przykład ja wtedy nie idę do Biedronki albo do jakiegoś tam zawalonego paletami, tylko wtedy na przykład idę do Aldi. Albo do Netto czasem. A nie wiem, no jakieś w stawce się tutaj różne są markety, nie? Jeszcze chwila. Jeszcze raz, jeszcze się prześpię, moment. Nie no, żabka jest... W ogóle z żabką to ja nie wiem... Ja nienawidzę w żabce jednej rzeczy. Uwielbiam to, że one są często wszędzie i jest blisko. Dzięki temu
mamy blisko do sklepów spożywczych, gdy potrzebujemy coś na szybko. Ale to w jakiś sposób to jest ubierane, te cenówki, że te wielosztuki, że ta cena jest taka duża, a ty nie umiesz znaleźć tej ceny, a chcesz, chcesz sobie piwko kupić jedno czy soczek i widzę cenę, ale dopiero jak się przyjrzę, to jest tam, ona jest dwa razy większa, nie? Że przy zakupie 5 sztuk, na przykład 3 złote, ale jak kupisz 5 sztuk, a tam nisko cena, normalna cena 5,50. No. Mega mnie to denerwuje. A ja w ogóle powiem wam szczerze, że byłbym wielkim fanem wywalenia z żabki całkowicie, ale no to nigdy nie dojdzie, bo żabka się jeszcze bardziej zmienia, ona się coraz bardziej zmienia w restaurację. Ja bym był fanem, żeby wywalić wszystko na ciepło z żabki. Wszystkie rzeczy, całkowicie restauracyjną część. Tak nienawidzę tej części, w ogóle z niej nie korzystam. Ona powoduje kolejki. Babka czas musi na hot dogu czy na robieniu zapiekanki, potem ona musi rękawiczki zmienić, potem ona musi ręce umyć, potem to obsługuje mnie bardzo wolno. Jaki sos? Jaki ta... Jeszcze... Ej, ale ludzie też są zajebiści, nie? Ludzie nie mają czegoś takiego, że okej, zamówię se hot doga. No, zamówię se z czosnkowym. Dobra, dobra. Dzień dobry, poproszę hot doga z czosnkowym sosem, nie? Nie, tylko tak. Hot doga, a jakie macie? Aha, parówka, nie, kabanosa nie lubię, nie, to nie. A duża, a dużej nie ma. Dobra, a jakie pieczywo macie? Aha, ten. No dobra, to niech będzie ta i ta. A długo będę czekać? Aha, nie, nie. I wiesz, ja się gotuję, nie? Jakby to było GTA... A to nie jest GTA. No i dobra, nie? I on zamówił tego hot doga. I teraz co jest najlepsze? Bo to jest kwintesencja tego całego. To nie jest tak, że on czeka, bo jest głodny i tak... Kurczę, żeby już ten hot dog był i czeka. Nie. Oni se idą gdzieś tam. Na drugi koniec sklepu. Gadają se przez telefon, czy siedzą, czy dzieciaki se gadają, czy jacyś tam starsi. Ona stoi przy tej ladzie. Halo, parówka, z jakim sosem miała być? A on nie słyszy, nie? Halo, jaki sos do tej parówki? Nie, tam nie ma, nie? Normalnie, aha, to ja. A jakie macie? No. Ja już widzę po tej ekspedience, że jej oczy już się tak do góry nogami wywaliły, nie? Tak, a jakie macie? A ona... Czosnkowy, musztarda, meksykański, amerykański i czyta, nie? A ten amerykański taki ostry, czy tylko trochę taki? Kurwa, kawałek pseudomięsa z jakąś bułką odgrzewaną, przed chwilą była w zamrażarce. Ludzie z tego robią normalnie rytuał. Ale to jest sketch, ale to jest samożnicie. To, co ja opisałem, to nie jest wymyślone. Każdy to przeżył. Ja nie jem hot dogów w Żabce, ani na Orlenie, ani na innych stacjach benzynowych. W ogóle nie jem tych hot dogów. Z prostej przyczyny. Ze względu na skład tej parówki, która jest i samopoczuciu. Mi to leży na żołądku. Przez pół dnia mi się odbija tym hot dogiem. Sosem i tą parówką. Mi się to po prostu odbija, siedzi mi to na żołądku. Natomiast w sytuacjach bardzo awaryjnych, że jadę, jest trasa, jedziemy nad morze, czy jadę gdzieś tam do Poznania, na drugi koniec Polski i siedzę za kółkiem 7 godzin. Zdarzy się, że przy tankowaniu mówię, dobra, wezmę sobie ciepłego, coś zjem, może mnie to pobudzi. I wtedy tego hot doga raz na kilka miesięcy takiego przeatakuje, nie? To jest bardzo rzadka sprawa, ale jak jest coś innego niż hot dog, to biorę to coś innego. Jeżeli jest zapiekanka na przykład z serem, z pieczarkami, biorę. Jeżeli jest... te kanapki, takie panini i ona na ciepło to może zrobić, to też je biorę. Hot dog raczej awaryjnie.
Co jest? Ty, gra się zepsuła. To lepiej zrobić swoje hot dogi. A ja zrobiłem swoje hot dogi, takie najbardziej kraftowe. No. Możesz sobie zobaczyć, to jest film na YouTubie. Najbardziej kraftowe hot dogi chyba w Polsce. Nie, jakoś coś takiego. Czyli ja tam wszystko swoje, nie? Jakby tam swoją kiełbasę zrobiłem, swoją bułkę upiekłem, sosy. Więc to był taki giga hot dog. Więc ja wam powiem, że to te hot dogi są świetne, jak się takie samemu zrobi. Ej, ale ja do dziś pamiętam, że ja, moi drodzy, jadłem te hot dogi. Była taka budka, nie? I oni normalnie te bagietki, te takie bagietki z Reala wielkie, przekrajali tak i władowali trzy kiełbaski, parówki. I takiego hot doga się dostawało za jakieś 6 zł kiedyś, dawno temu. Taki to już 30 zł teraz by kosztowało, albo 40. Z takim się wychodziło, z taką strzelbą. Z taką strzelbą się wychodziło bokiem. Ona nie przechodziła przez drzwi, tylko tak się przechodziło z tym. Takiego hot doga wielkiego się dostawało, nie? I takie wyzwanie było u nas, kto go zje z kumplami. A to było gimnazjum wtedy. No to kurde, jakie to żołądki mieliśmy malutkie, nie? A nikt z nas nie był jakimś tam grubolem, takim wielkim pożeraczem, tylko wszystko tacy byliśmy szczypiory młode, chudłe. I to było takie wyzwanie, dobra, nie? I wyzwanie generalnie polegało na tym, że kupowaliśmy swojemu jakby oponentowi jakiś produkt, czyli albo giga hot dog, albo giga burger, w którym były trzy mięsa, nie? Taka bułka jak chleb. Kupowało się to jakby oponentowi, on tobie, i jeżeli zjadł to, to jakby miał to za darmo, ale jeżeli nie zjadł tego i zostawił, to musiałeś oddać pieniądze, nie? Takie głupie wyzwania jakieś były. Hot dogi takie z bagietki w sklepie w zakładzie mięsnym. A to w takich sklepach jeszcze... Ej, macie jeszcze taki sklep? Dobra, w Polsce, widzowie, macie gdzieś taki sklep jak z Połem albo coś takiego w tym klimacie, gdzie jest normalny sklep spożywczy, ale jest jeszcze taka ruzela z kurczakami i tam pieką te kurczaki na grillu. Normalny spożywczy, tu mleko sprzedają, nie? Piwo, papierosy, babka stoi za kasą, ale kurczaki też właśnie się robią, bo to w Społemie zawsze było. Ale to ty mówisz o Kauflandzie, ja mówię o takim lokalnym sklepie, takim niedużym. A supermarkety się nie liczą. W GS-ie? Ale z Połem już chyba nie jest z Połemem. To już jest taka prywatna, stricte. Nie wiem, oni chyba z tego markę zrobili tylko, tak? Bo jest rozpoznawalna. Ale tu farmimy, kurde, tego golda. Dobra, idziemy. Mamy już wszystko. Do której ta gra? Już zmieniamy. Już zmieniamy. Już. Idę teraz zapisać grę. Odbierzemy sobie siekierkę. I spokojnie. Ale fajnie się gada przy tej grze. Tu pogadajmy, tak? Jest niedziela. Dzień rodzinny. Rozmowa. Może ktoś herbatkę pije, śniadanko dopiero ktoś je, a może już ktoś obiad tam gotuje i już pachnie mu z kuchni. A jakie panini lubisz? Najbardziej podstawowe, tam z szynką, serem.
Myślałeś, żeby nagrać film o tym, jak kiedyś wyglądały premiery gier, czy nocne w sklepie, a dzisiaj już tego nie ma. Osobiście nie mam żadnych nagrań z prywatnej, można powiedzieć, biblioteki kolekcji, z takich premier, więc musiałbym wykorzystywać nagrania, które gdzieś w internecie są. Ale jest to ciekawy temat. Można by było nawet nie, że nagrać materiał, ale możemy sobie na streamie po prostu poprzeglądać kilka tych nagrań, bo one gdzieś są w internecie. Z polskich czy z zagranicy, jak były premiery. Bo to ciekawe są opowieści. Premiery gier były na bazarze. I nie mylisz się, bo faktycznie no, na bazarku coś przed premierą było dużo wcześniej. Pizzkę z żabki polecam za 12 zł można zapchać kichę. Ja jej jeszcze tej pizzy nie jadłem z żabki. Ktoś ma jakieś spostrzeżenia dotyczące tej pizzki? Ej, wiecie, jaką serię ja bym zrobił kiedyś? Ale no, tak jak mówię, kurde, to by musiał taki kanał mieć o tym. Taką serię gotowania na YouTube'a, nie? Materiały, ale za każdym razem to będą takie giga eksperymenty. W sensie robię coś i do końca nie wiadomo, czy to się uda i czy to będzie dobre. W jakimś dziwnym stylu rzecz. O kurde, wichura, pa, co się dzieje? O kurde. What's going on? Oho. Pokażcie, co tam się dzieje. Ty, nie można wyjść! Co ty gadasz? Nie można wyjść. To cały dzień będę w domu? Co? Chyba będę musiał przespać dzień. Aha, no to zbiory mi się zepsują. Ja pierdylam. No dobra, to spanie. Zapiszemy. 800+. Nie ma 800+ żadnego. Z egzotycznymi składnikami? Znaczy wiesz, również można zrobić burgera. Burger, no burger jak burger, nie? Możesz zrobić. Ale możesz zrobić burgera tak, z użyciem gigakraftowej bułki, bardzo dobrego mięsa wołowego z jakiegoś tam, z Ameryki, czy tam z jakiegoś krańca świata, z giga bio sałatą, z drogim rodzajem pomidorów oraz serem jakimś mega super holender, jakimś francuskim, czy jakimś innym. Wiesz, można zrobić takie, nie? Ale to rozformy trochę nad treścią. Burger z mortadeli. Dobra, widzowie, uwaga. Wychodzimy. O kurde. GG.
No i rozumiem, że to jest już do wywalenia, tak? Cały ogródek. Aha. No to świetnie. Może podlej? To się... Nie, to chyba się nie naprawi. Dobra, teraz ja muszę zobaczyć, bo jest jesień. Czy w jesień można... Czy na jesień można coś siać? Muszę iść do sklepu, żeby zobaczyć. A, bo pora roku się zmieniła, no tak. Idzie kowal. Nie, jeszcze nie jest otwarte. Od której? Od 10, dobra. To idziemy do sklepu. A jest taka rzecz, moi drodzy, która ma ewidentnie okropny skład. Okropny, ale bardzo to lubicie, mimo wszystko. Jedną z takich rzeczy jest pasztet, na pewno. Taki w sklepie kupowany. Czemu nie mogę kupić? O. Pasztetowa konserwa, parówy, piwo, cola, wifon. No nie, to o takie rzeczy mi bardziej chodziło właśnie. No, wifon. Konserwa turystyczna. Ale z tymi konserwami to też są takie zajebiste konserwy, które mają fajny skład. Ty mówisz bardziej o takiej stricte... Fall now... Dobra, teraz można sadzić. Czekajcie chwilę. Dobra, widzowie. Co? Sadzimy na jesień. Marchewki? Bataty? Czy eggplant, czyli... Bakłażan. Egg. Bakłażany? Dobra, ile bierzemy? Czekaj. Jak to działa, że jeden to jest jeden, czyli dziewięć? Dobrze mówię? Nie. Jeden zasiewa dziewięć, tak? Jedno nasionko zasiewa dziewięć chyba, tak. To zróbmy... Cztery... Dobra, zróbmy dziewięć... Zróbmy dziewięć... eggplantów. Zróbmy 9. Marchewek? Nie, 6 marchewek i 6 ziemniaków. Sześć. Dobra. Dobra. Turururu, tu, 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 turururu, turururu, tu, tu, tu. O, reklama Knora. A wy jak zupki wybieraliście, to częściej gorące kubki z Knora, czy z Winiar?
No, jestem ciekaw. A właśnie, oni się zajmują... Właśnie, poczekaj. Muszę zobaczyć, kto się czym zajmuje. Uwaga. A, czyli nie... Oni muszą podlewać. Dobra. Ale to się nie opłaca im dawać podlewania, nie? Pamiętacie, że oni słabo to robią. Damy ich do zwierząt. Take care of animals. One week. Dobra. Take care of animals przez week. Dobra. Od jutra przyjdą pracować. Ej, mam dziś taki vibe, że mógłbym w tą grę grać cały dzień dzisiaj, nie? Nie wiem, tak podupcone, strasznie. Tak już teraz jakby widzę cel mój, że mamy to małżeństwo, tak? Przeszliśmy przez to niedziałający etap gry, mam nową płytę i teraz jakby cały czas chciałbym farmić. Idziemy po tą... O właśnie, idziemy tu. Patrzcie, i teraz idziemy do tego kowala. Aha, czekaj. Mój plecak jest pełny? Czekaj, co on gada? Aha! Bo to jest jako... Okej! Dobra. Nasiona kupiłem. Plecak pełen keszu, wypełniony aż po grzegi. Auto jedzie, zmienia same biegi. Praca na polu, praca wzbogaca. Dobra, mamy to. Dobra, czekajcie, bo musimy oddać jedno narzędzie, muszę schować. Dawidek, czy masz PS5? Bo ja wczoraj kupiłem i nie wiem, jakie gry kupić.
na PS5 jakie są fajne gry? Dobra, ci powiem, co najlepiej zrobić, żeby pograć w fajne gry, jak już masz PS5. Sprzedaj je i kup se kompa. Nie, no tak, ja wam powiem, że jest parę gier na PlayStation 5, które są fajne. Ale obecnie uważam, że nie ma ani jednej gry na tyle świetnej, że warto by było kupić dla niej PlayStation 5. Taką grą kiedyś pewnie był GTA. Maja dostała, amazing, dziękuję. AMAZINGCARNAGE01 gifted a tier 1 sub to Maja z przedszkola. They have given 83 gift subs in the channel. Dobra, teraz tak. Trzeba tą ten sierp też ogarnąć. Dobra, mamy już siekierę, moi drodzy. Najmocniejszą. Niech to już rośnie tu, nie? O, jabłka spadły z drzewa. Pokaż. Wytnijmy to wszystko, bo nam uschło. Zmęczony. Kupiłeś PS5 Slim? No cóż. No to teraz co? Gratulacje, współczucie, jak to mamy gadać? Czego oczekujesz od nas? Co dziś na obiadek? A nie wiem. Bo nie mam przygotowanego dzisiaj, wiesz? Ale chyba... ten... z lodówki coś trzeba jeszcze dokończyć. Nie wiem, czy tam rybki nie mamy jakieś, może z frytą, albo jakieś pierogi Patrycja jeszcze miała. To akurat nic... Nie, dziś akurat nie gotuję stricte od zera. Kebaba? Nie, ja wczoraj... Ja mam niestety kaca moralnego. Wczoraj siedziałem gdzieś i o północy otworzyłem sobie orzeszki takie, no takie wiecie, orzeszki słone w puszce i całe wdupiłem. No, zjadłem 500 kalorii. Ja od razu jak to zjadłem, to czułem już od razu się winny i że gruby będę znowu, nie? Dobra, idę się, bo on już się przewraca, bo mu jest zmęczony. Czy będzie dzisiaj grane w Commodore? Nie, Insidek, ty, ja wiem, że ty bardzo chciałbyś, żeby te Commodore było duszone non-stop. Tylko jest mały problem dotyczący Commodore. Totalnie nie miałem czasu tego wczoraj zrobić. Wróciłem o 11:30 w domu, wiesz? Jak tylko streama skończyłem... Wróciłem wieczorem, poszedłem potem spać i dziś wstałem, to mówię, no nie chcę tego na live'ie robić, nie chcę kombinować.
O, to będzie nieprzyjemny dzień wtedy, jak ja będę przez 2 godziny próbował naprawić te kolory i coś takiego. Muszę pomyśleć nad tym, no. Do przechwytywania. A może będzie trzeba, a może w końcu widzowie trzeba zainwestować, jak już gram w te retro gry. Może trzeba faktycznie tą taką profesjonalną kartę do przechwytywania kupić za 1000 czy za 2000 zł, żeby robić to jeszcze lepszej jakości ten obraz był. Nie wiem, pomyślę. Na razie to jest tylko w takich typowo rozmyślaniach, ale nie biorę tego pod uwagę jeszcze, no. No bo są te takie retro tinki i te inne takie giga zajebiste, które obsługują praktycznie każde formaty obrazu i ten obraz wyskalowany jest ostry jak żyleta. Czy księgowa to rozliczy na luzie? No, oczywiście, że księgowa to rozliczy. Bo to są wszystko normalnie rzeczy, które są potrzebne do prowadzenia tej działalności, ale to nawet nie o to chodzi, że coś rozliczy, bo wy już to tak rozmyślacie, że aha, jak coś se wezmę na fakturę, to tak jakby miał za darmo. To jest takie myślenie. Nie no, weźmiesz se na fakturę, Bąkol. Nie no, to faktycznie, to tak jakbym pieniędzy nie musiał na to wydać. Nie no, jest spoko. Nie, mam, ale faktycznie do płacenia są podatki, to trzeba by było zejść z tego. Kurde, ten kamień, nie mamy jak rozwalić tego kamienia, najgorzej. Czy od widzów ciągnie hajs? Nie, ale mogę wam powiedzieć, że po prostu są... Dobra, to możemy się tak ugadać, bo są dwie opcje. Albo chcecie, żeby na takie rzeczy, czyli inwestycje w takie sprzęty, że trzeba 1000-2000 zł wydać, żeby coś było, jakiś lepszy obraz i tak dalej. Albo mam se robić donate goala i po prostu jak się uzbiera, to se to kupić. Licząc na wsparcie widzów. Albo po prostu bez waszego wsparcia bezpośredniego pieniężnego po prostu będę brał współpracę i będę mówił, słuchajcie, dzisiaj będzie taki segment, przez 2-3 godziny jakaś gra, za to będzie hajs zebrany i za to se kupię potem. No bo tak, jak gram w takie gry, to jest narzekanie, że nie chcę tego, zagraj w coś innego, nie? No i są dwie opcje, no. Albo gram w grę, którą może niektórzy nie chcą, ale będzie mi płacone. Albo żeby zarobić na coś fajnego na przyszłość. Albo nie gramy w takie gry, jakby to powiedzieć, nie zmuszamy się do grania. Ale wtedy jest potrzebne wsparcie społeczności, tak? Znaczy, ja powinienem iść i scam dropem kręcić, a nie rozkminiać takie rzeczy. No. Współpraca z ruletą i wszystko będzie. Tam ci piątaka. Mamy osobne łóżka. Czy myślałem o wydaniu e-booka? Nie. Dobra, moi drodzy. Zapisujemy to. I zmieniamy gierkę. Następnym razem będziemy kontynuować nasze przygody. Dzisiaj dosyć długo, bo 3 godziny grałem w Harvestika. Ale mega dobrze spędziłem.
Więc zmieniamy gierkę i pozdrawiam Bonkol Life, moi drodzy. Trzymajcie się. Dajcie łapkę.